Siema, Doma z tej strony. Jak widzieliście, Porsche 992 Cabrio zostało skończone. Oczywiście 911. Klient przyjechał, żebym mógł wam pokazać, jak auto wyszło finalnie. Co? Sami zobaczcie. Auto już jest po detailingu, no trochę się przykurzyło, wiadomo. Czarny lakier jest ciężko utrzymać. Zwłaszcza, że teraz deszcze. Jak dobrze pamiętacie, tu było zawieszenie uderzone i tylny lewy błotnik zaraz tu przy słupku. Wymieniane było wewnętrzne nadkole, zewnętrzne poszycie. Tutaj kawałeczek musiałem podciągnąć. No i zawieszenie, nie wiem czy wspominałem. Także mechanika, wyszła geometria na zerko. Także piasta i zwrotnica okazała się proste. Środeczek wyprany. Zobaczcie, jaki daszek czyściutki, co jak wyjeżdżał, to taki trochę nieładny był. Zaraz jeszcze poproszę właściciela, to zamkniemy dach i zobaczycie, jak auto będzie wyglądało z zamkniętym dachem. Tu już kolejne dwie, trzy, tam czwarta, na hali stoi parę. Także już stricte przerzucam się na markę Porsche, głównie 911. Także jak ktoś ma do naprawy, zapraszam. A teraz jeszcze za chwilę wrócę i pokażemy wam ją z zamkniętym dachem. Lecimy z temacikiem. Zobaczcie, jak w pełnej krasie z zamkniętym daszkiem. Felgi oczywiście Łuki robił, renowację felg. Wszystkie cztery były robione. Nówki, sztuki, oponki. Też to robi robot. Także projekt Cabrio 992 jest już oficjalnie zamknięty. I co, widzimy się w kolejnym filmie. Jeszcze będę temu panu od tego Porsche robił spiderka. Tam będzie fajniejsze wyzwanie. On tam stoi za kamerą. Bym coś powiedział, ale zaraz się zestresuje. On się strasznie stresuje. Także pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.